Monika jest mamą trójki dzieci, magistrem prawa, a jedną z jej pasji jest dekoracja wnętrz. Znana wielu z projektu Początek Wieczności, w którym razem z mężem dzielą się świadectwem przeżywania swojego małżeństwa i rodzicielstwa z Bogiem. Jej autentyczność, radość i gotowość świadczenia o Bogu pociągają wielu młodych ludzi. Oj, czym jest dla mnie bycie mamą? Nie wiem, czy mamy tyle czasu, żebym mogła się aż tak rozgadać. Nie da się tego opisać w kilku słowach. To jest najpiękniejsza rola życiowa. Zaraz po byciu żoną, bycie mamą, to jest po prostu przygoda życia. To jest poznawanie siebie, myślę, że takie przeglądanie się w zwierciadle, którym są moje dzieci. Odkrywanie siebie na nowo, każdego dnia, swoich ograniczeń, słabości, niedoskonałości. Bo tym jest też bycie mamą właśnie, przeglądaniem się w tych dzieciach, uczeniem się, doskonaleniem. Tak naprawdę ostatecznie to jest niesamowity rozwój osobisty. Dla mnie bycie mamą to jest ciągły rozwój i właśnie stawanie się lepszą. Wierzę, że to jest taka przestrzeń i okazja do tego, żeby po prostu być lepszym człowiekiem, lepszą osobą, lepszą mamą ostatecznie dla moich dzieci. Czym jest właściwie dla mnie macierzyństwo? Pomyślałam, że jest służbą, chociaż to dla wielu może kojarzyć się może pejoratywnie, tak, że ja jestem właśnie służącą, że ja muszę coś robić. Nie do końca. Ta służba w moim odczuciu jest takim darem też dla mnie samej. Ja mogę się niesamowicie rozwijać przez to, że ja służę drugiemu. I tego też bardzo uczy mnie macierzyństwo. I to właśnie gdzieś tam rozwija się dalej, tak? Bo to nie tylko służba w moim domu, mojemu mężowi i dzieciom, ale również drugiemu człowiekowi, ludziom na zewnątrz. I niesamowite jest też to, że im mniej mam czasu, naprawdę doświadczam tego, tym lepiej go organizuję, lepiej nim gospodaruję i mam go ostatecznie więcej. Jakby potrafię nim już na tyle dysponować, że nie jest już dla mnie wymówką to, że mi brakuje czasu. Że tak naprawdę jeśli mi na czymś zależy, a zależy nam na tym, żeby być dla drugiego, to ja znajduję na to czas. I to jest ostatecznie nie tylko z korzyścią dla mnie, ale również dla naszych dzieci, które to obserwują, które też uczą się tej służby dla drugiego człowieka, że nie myślimy właśnie tylko o sobie, ale myślimy o drugim. I to nie są nasze intencje, że my się wtedy rozwijamy, ale rzeczywiście tak to wygląda. To taki trochę handel wymienny. My dajemy drugiemu, a tak naprawdę sami bardzo dużo z tego czerpiemy. I chociaż to nie jest nasza główna motywacja, to rzeczywiście widzimy, że tak jest, kiedy dzielimy się tym, co mamy, to się po prostu mnoży. I może nie zawsze jest tak z czasem, bo ten czas jakoś się pomnożyć nie chce, ale jest tak z miłością, jest tak z radością. Kiedy się nią dzielimy, to faktycznie ona się pomnaża. Doświadczamy tego, jest to z taką właśnie też ogromną korzyścią. To jest po prostu owoc też tego naszego działania. Niesamowicie to owocuje w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie. Nie planowaliśmy takiego życia. Nie wyobrażałam sobie, że ono tak będzie wyglądać, ale nie wyobraziłabym sobie tego właśnie tak. I to jest piękne, że to nas tak zaskoczyło, tak bardzo pozytywnie. Jej, jakie to jest piękne pytanie, jakie uczucia towarzyszyły mi, kiedy się dowiedziałam. Ciężko jest przywołać te uczucia i myślę, że też ciężko jest je nazwać. To było zaskoczenie, nie dlatego, że się tego zupełnie nie spodziewaliśmy, ale dlatego, że wiele słyszałam o tym, że przecież są teraz takie duże problemy z zajściem w ciążę. Nigdy się nie badałam, tak naprawdę nie wiedziałam, czy jestem zdolna do tego, żeby biologicznie zostać mamą. Więc liczyliśmy się z tym, że to nie musi się udać, chociaż nie lubię tego słowa, udać się. Ale rzeczywiście, Pan Bóg pobłogosławił nam dzieciątkiem bardzo szybko, bo 4 miesiące po ślubie. Byliśmy otwarci na życie i to było takie pragnienie też mojego serca, żeby szybko zostać mamą. No i ono się urzeczywistniło. Pamiętam, że kiedy się dowiedziałam, zrobiłam pierwszy test, to tak naprawdę nie dowierzałam, że to jest rzeczywistością. Ta kreseczka była ledwo widoczna. I pamiętam jak dziś, że skonsultowałam się wtedy w pierwszej kolejności z moją szwagierką, z siostrą mojego męża. Ona ma męża, który jest lekarzem i wysłała mi zdjęcie, mówię, Basia, pytaj Carlosa, czy ta kreska jest widoczna, czy widzę ją tylko ja, oczami wyobraźni. I kiedy ona mi to potwierdziła, pamiętam ten moment też taki niesamowity dla nas. Wyobrażałam sobie też to, w jaki sposób przekażę to mojemu mężowi, czy do tego się jakoś przygotować. A z drugiej strony stwierdziłam,
że to jest taką wiadomością, że ona nie potrzebuje jakiejś wielkiej otoczki, że po prostu mu o tym powiem. On wtedy spał, to był już wieczór, zasnął, ja poszłam do niego, pamiętam, że byłam po kąpieli, miałam umyte włosy, on zaczął mnie po tych mokrych włosach gładzić, po czym zaczął gładzić mój brzuch. Ja mówię, co ty robisz, dlaczego po brzuchu? On mówi, nie wiem, a dlaczego o to pytasz? Ja mówię, nie wiem, ale chcę ci coś powiedzieć. No i dostał skrzynkę, skarb i w tej skrzyneczce był test. On nie miał wątpliwości, że tę kreseczkę widać. Płakaliśmy, wzruszyliśmy się bardzo, cieszyliśmy się. Pamiętam to pragnienie też tego, żeby jak najszybciej zostać mamą, bo właśnie tak naprawdę nie wiadomo jak będzie. Życzenia, które złożyło nam takie znajome małżeństwo, wspominam je też do dziś, oni starali się 6 lat o dzieciątko. I pamiętam, jak nam powiedzieli, nie planujcie tego, bo nie wiecie, jakby nie jesteście w stanie tego zaplanować też, tak? Nie wiecie, czy się uda wtedy, kiedy będziecie na to gotowi. A ostatecznie przecież nie będziemy gotowi, jakby nie ma takiego momentu, kiedy bylibyśmy gotowi na przyjęcie dzieciątka. Więc my uznaliśmy, że tą naszą gotowością będzie po prostu otwartość na życie. No i tak się stało, że tak szybko zostaliśmy rodzicami, a później właśnie w tej radości też bycia rodzicami jednego dziecka urodziło się kolejne pragnienie, żeby Adaś miał rodzeństwo. I pamiętam, że kiedy miał roczek, to zdecydowaliśmy się na to, mając też na uwadze, że nie musi się to dzieciątko począć od razu, więc chcieliśmy rozpocząć nasze próby, no i one zakończyły się sukcesem w pierwszym miesiącu tego starania, także to też było takie niesamowite, ale właśnie znów mówię starania, nie chcąc używać do końca tego słowa, bo my nie chcieliśmy się starać, my po prostu żyliśmy w tej otwartości wtedy też, nie? Kiedy Adaś miał rok, to pomyśleliśmy sobie, że fajnie, że już jest w takim wieku, że wspaniale byłoby, gdyby miał to rodzeństwo i tak się stało 9 miesięcy później Zuzia i tak naprawdę ta sama historia, bo ona się powtórzyła po raz trzeci, kiedy Zuzia skończyła rok i też pomyśleliśmy, że fajnie, że ta różnica wieku jest super, że te dzieciaczki mają ze sobą taką relację, że fajnie byłoby, gdyby miała rodzeństwo i też, no i tak, i na razie jestem mamą trójki, każda wiadomość o kolejnym dzieciątku była dla nas no właśnie i taką niespodzianką, ale niespodzianką w takim właśnie bardzo pozytywnym, w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, nie? Nie chcę powiedzieć, że zaskoczeniem, bo nie, bo zaskoczeniem nie, ale wspaniałą wiadomością, wielką radością, cudem tak naprawdę właśnie, nowiną o cudzie życia. Bardzo często pada takie pytanie, czy ja nie bałam się tego, że właśnie może coś się skończy, albo że nie zdążyłam rozwinąć mojej kariery zawodowej, ale absolutnie nie. Tym emocjom pozytywnym towarzyszyło oczywiście też takie jakieś lęki. No właśnie, jesteśmy powodowani albo miłością, albo lękiem w naszym życiu i wtedy lęk również mną powodował, ale ostatecznie to była wielka radość i taka ufność w to, że będzie dobrze, będzie tak, jak ma być, najlepiej właśnie w moim życiu, chociaż niekoniecznie zgodnie z moim planem. Ja byłam świeżo po studiach, bo skończyłam studia, 24 czerwca się obroniłam, a 3 dni później wyszłam za mąż. Śmialiśmy się nawet, że jak się postaramy, to w jednym tygodniu zostanę magistrem, żoną i mamą. Mamą zostałam kilka miesięcy później, ale rzeczywiście to była taka wiadomość, jakby, no właśnie, byłam świeżo po studiach, tak naprawdę nie rozpoczęłam jeszcze mojej kariery zawodowej, ja kontynuowałam jakiś tam staż, rozwijałam się, robiłam kursy, założyłam swoją fundację wtedy, także były jakieś plany zawodowe, które tak naprawdę nie skończyły się z pojawieniem się dziecka. Miałam obawy, że tak będzie. Tak naprawdę właśnie przed nawróceniem miałam różne takie aspiracje zawodowe. Myślałam sobie, że będę wziętą panią adwokat zajmującą się rozwodami, bo generalnie zawsze prawo rodzinne kręciło mnie najbardziej, a ostatecznie skończyło się tak, że to mediacje, że to w tym kierunku. Nie zrobiłam tej aplikacji, chociaż wcale tego nie planowałam. Jakby to nie tak, że pojawiło się dzieciątko i dlatego ja zrezygnowałam z aplikacji. Po prostu nie planowałam na nią pójść. Właśnie gdzieś tam na pewnym etapie życia przewartościowałam je trochę i postanowiłam, że wolałabym jednak zajmować się czymś innym i jednak nie rozwodzić ludzi, ale może próbować ich ze sobą pogodzić. To jest też takie niesamowite Boże prowadzenie. I wierzę, że to dzieciątko było też błogosławieństwem właśnie na tamten czas, żebym ja potrafiła też jakby właśnie dojść do głębi swojego serca też i do tych pragnień, które gdzieś tam się na dnie znajdują, że może to nie jest coś, co jest bardzo popularne, na co zdecydowała się większość moich koleżanek i kolegów na studiach, że przecież po studiach robi się aplikacje, bo bez aplikacji to tak naprawdę co nam po tym prawie. A ja wierzę,
że mi były potrzebne te studia i że teraz mogę to wykorzystać. No i właśnie rozwijać się jako mediator, nie tylko pracując zawodowo, ale również w moim domu. Tutaj najczęściej jestem mediatorem, więc to bardzo mi się przydaje. Wierzę, że te umiejętności wszystkie, komunikacja miękka, różne te rzeczy towarzyszące właśnie mediatorom, one są mi przydatne najbardziej w moim domu. Także wierzę, że ja rozwijam się zawodowo, chociaż może na innym trochę szczeblu niż planowałam to na początku. Ale tak, i wiecie, ktoś mnie ostatnio zapytał a propos właśnie podania o pracy i mojego CV, bo śmiałam się, że mogłabym tam zapisać co nieco, a tak naprawdę bardzo chętnie zapisałabym te wszystkie umiejętności, których ja uczę się właśnie przez moje macierzyństwo, w tej codzienności. Rozwijam takie umiejętności, których pewnie nie miałabym okazji rozwinąć, gdyby nie to, że jestem mamą. Także nie mam takiego poczucia, że ten mój rozwój gdzieś tam się zatrzymał. Zawodowy stricte rzeczywiście, bo mam teraz przerwę, nie jestem czynnym mediatorem, choć z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że te mediacje i w domu i takie mediacje pro bono, które gdzieś tam przez internet, jakby to, że mogę to wykorzystać, to jest dla mnie bardzo cenne i myślę, że właśnie może bardziej to wykorzystuję, niż wykorzystałabym w jakiejś pracy etatowej. Absolutnie nie patrzę wstecz, nie żałuję, cieszę się, że właśnie tak się stało, że to właśnie na tym etapie życia, kiedy chyba nie do końca wiedziałam, jak chcę, żeby ta moja przyszłość wyglądała, a to jakoś tak się po prostu potoczyło. Mam ogromny problem z tym, żeby realizować swoje pasje i znajdować czas dla siebie. To w ogóle jest ciekawe, że moja relacja z mężem, ona ewoluuje, powiedziałabym, że właśnie ku świętości, tak, ku lepszemu, że ta nasza relacja się po prostu rozwija i dzieci tego nie zmieniły, a może nawet powiedziałabym, że tak, to znaczy one nie sprawiły, że mamy z nią problem, że mamy tego czasu właśnie mniej. Jest deficyt czasu i to jest normalne. My też na niego narzekamy. Też brakuje nam takiego czasu sam na sam. Szczególnie, że właśnie nasze dzieci nie są w placówkach, one są w domu. Tak naprawdę właśnie czas wspólny to jest towar deficytowy. Często kosztem zmęczenia. Właśnie śmieję się, że jesteśmy bardziej zdesperowani niż zmęczeni i mimo, że jest 23 i nasze dzieci na przykład właśnie dopiero zasnęły, a my dopiero zjedliśmy kolację, to gdzieś tam walczymy o ten wspólny czas. Wiemy, że jest on bardzo ważny. Że właśnie może nie wyspani, ale tacy szczęśliwi, napełnieni. Będziemy też lepszymi rodzicami kolejnego dnia, także bardzo się staramy o to walczyć, o ten wspólny czas. Ale właśnie dzięki naszym dzieciom rozwijamy się. Marcin jako tata, ja jako mama, jako żona i mąż ostatecznie również. Jako człowiek, jako ludzie rozwijamy się, więc to, że pojawiły się dzieci, ja naprawdę to odczytuję, także to jest takie ogromne błogosławieństwo, nie tylko dlatego, że właśnie mamy dzieci, że jesteśmy za nie odpowiedzialni, że to jest dar, oczywiście tak jest, ale również właśnie dlatego, ile my zyskujemy dzięki temu, nie? Jako ludzie, jak możemy po prostu się doskonalić w miłości. Te wszystkie wyzwania, które stawia nam rodzicielstwo, to przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, żeby się udoskonalić. W miłości, w łagodności, w cierpliwości, we wszystkich tych cnotach, które są tak potrzebne w tej codzienności, ale właśnie przede wszystkim w miłości, także to po prostu owocuje przede wszystkim w naszej relacji małżeńskiej, nie? My uczymy się, często są takie sytuacje, że właśnie jak jest jakaś frustracja, to najbardziej odbija się na najbliższych, czyli właśnie na przykład nie jestem w stanie podnieść głosu na moje dziecko, ale już na męża, no przecież gdyby on to by się nie wydarzyło i różne takie sytuacje. Myślę, że coraz rzadziej mamy z nimi problem, coraz lepiej sobie z nimi radzimy, no ale właśnie to jest czas. Jesteśmy już tymi rodzicami kilka lat i mam wrażenie, że z każdym rokiem doskonalimy się po prostu coraz bardziej, więc no ku świętości. Wierzę, że jesteśmy coraz bliżej i taki mamy kierunek, także owocuje nasza relacja, nasza rodzina. Dzięki dzieciom również. Ja bardzo nie lubię doradzać, w ogóle nie lubię tego słowa, nie chciałabym nikomu radzić, ale mogę podzielić się doświadczeniem i myślę, że to, czym już podzieliłam się teraz, to jest najlepsza rada. To znaczy, nie bój się, ja chcę ci powiedzieć, przyszła mamo, mamo inspe, że to jest naprawdę piękna przygoda. I bardzo ją polecam, wchodź w nią w ciemno i nie czekaj, aż będziesz gotowa.
bo ja myślę, że to jest taka blokada często nasza. Ja jestem perfekcjonistką, mam z tym ogromny problem, więc wiem, co to znaczy. Czekać na to, aż będę na coś gotowa i dopiero wtedy się czegoś podjąć. Ale właśnie, to jest ostatecznie jakaś prokrastynacja, tak? My nie podejmujemy jakichś działań właśnie z lęku, dlatego że się boimy, że to nam nie wyjdzie perfekcyjnie, tak jakbyśmy chcieli. Macierzyństwo nie wychodzi mi perfekcyjnie. Bardzo wiele mi brakuje jako mamie. I być może za 10 lat byłabym bardziej, nie wiem, dojrzała, bardziej miałabym przepracowane moje emocje, byłabym lepszą mamą, ale z drugiej strony, no nie, bo nie wiem, miałabym mniej cierpliwości na przykład, już jako starsza osoba, tak? Wiem, że właśnie w tym miejscu, w tym czasie miałam tą mamą być i mam nią być najlepszą, jaką potrafię na ten moment. Żyć tym tu i teraz, cieszyć się tym właśnie rozwojem, który się dokonuje, no i nie czekać na taki najlepszy moment, bo on nie nadejdzie. My nigdy nie będziemy w 100% gotowi. To jest ogromne wyzwanie, ogromna odpowiedzialność. Dostajemy w darze, bo wierzymy, że to dar. Dzieciątko pod nasze skrzydła. Jesteśmy za nie odpowiedzialni. Tak naprawdę ono zależy od nas w tych pierwszych latach życia. I co? No chcielibyśmy się do tego jak najlepiej przygotować, tak? Oczywiście, że tak. A z drugiej strony nie potrafimy, nie będziemy w stanie. Więc ja chcę ci powiedzieć, żebyś nie czekała i żebyś nie planowała. Bo nie wszystko się da w życiu zaplanować, ale żeby to oddać po prostu, żeby zaufać. Jak Bóg jest obecny w naszej codzienności? On jest obecny. Właśnie to jest to, że On jest po prostu obecny w codzienności, że my sobie tej codzienności już bez Niego nie wyobrażamy. Ja nie wyobrażam sobie bez Niego macierzyństwa. Tak naprawdę to wszystko, o czym mówiłam, o tym rozwoju, o tym, jak się gdzieś tam mogę doskonalić dzięki temu, że jestem mamą, to ja cały czas mówiłam o cnotach Ducha Świętego, o tym wszystkim, czego tak naprawdę nie mam z siebie. Ta łagodność, dobroć, opanowanie, nie mam tego. Ja się o to każdego dnia modlę, żeby po prostu było tego jak najwięcej, ale to nie tak, że to jest mi dane i ja to po prostu mam. To są cnoty, o które proszę każdego ranka, kiedy się budzę, taka niedospana, kiedy dzieci już chcą zejść na śniadanie, bo przecież są głodne, a ja jeszcze nie mam na to kompletnie siły i ochoty. To wtedy proszę. I to jest mi przydane, kiedy z wiarą o to proszę, więc to jest takie niesamowite, że ja dostrzegam te owoce, że ja ich doświadczam, że tak naprawdę nic ze mnie, że jestem słaba, no. Mam mnóstwo słabości, mam mnóstwo ograniczeń, a moc w tej słabości się doskonali i doświadczam tego w mojej rodzinie, w moim małżeństwie. Nie wyobrażam sobie, jaką byłabym mamą, gdyby nie to, że zaprosiłam Boga do tego swojego życia. Nie wiem, czy w ogóle byłabym mamą. Być może zupełnie inaczej potoczyłaby się ta moja droga, ścieżka zawodowa. Być może nie byłabym żoną. Nie ma co gdybać, tak? Chcę się ucieszyć tym, co jest teraz, ale jestem ogromnie wdzięczna. Jest we mnie po prostu wdzięczność za to, że poznaliśmy Boga, że poznałam bezwarunkową miłość. Myślę, że to jest dla mnie takie kluczowe też i było kluczowe w tej mojej metanoi, w tej przemianie, zmianie myślenia, że ja nie muszę sobie zasługiwać i że to wszystko, co teraz robię, nie robię dlatego, że tego ode mnie ktoś oczekuje, czy uczę się tego znów, może nie powinnam tego powiedzieć w czasie dokonanym. Staram się nie robić tego dlatego, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje, tylko dlatego, że ja chcę. Ja po prostu chcę się dawać, chcę się rozdawać. I to, że ktoś ukochał mnie miłością bezwarunkową, bardzo mi w tym pomaga. Kochana mamo, przyszła mamo, chcę ci powiedzieć, że przed tobą piękna przygoda, przygoda życia. Chcę ci życzyć, żebyś była szczęśliwa w tej swojej roli. Ona jest piękna, jest wymagająca, pełna wyzwań, ale to najpiękniejsza rola, w jakiej przyszło mi być i żyć. Także gratuluję ci i życzę ci wszystkiego dobrego.